Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam zaparzacz do kawy jednorazowego użycia. Tak zwany drip. Dla kawy oczywiście innej niż rozpuszczalny. W moim przypadku jest 50 sztuk. Są też, można zamówić 25 sztuk, ale nie wiem, czy dostaniemy w jakimś oryginalnym opakowaniu, czy po prostu z większej paczki ktoś wyjmie i da nam w jakiejś folii. Tu jest wszystko ładnie zapakowane i mamy pewność, że wszystko jest w porządku. W polskich sklepach niektórych można kupić właśnie takie filtry, już napełnione kawą w środku, pojedynczo zapakowane, no i cena nie jest zbyt ciekawa. No ale zawsze można sobie kupić takie filtry osobno, jeśli ktoś korzysta z tego typu kawy, no i sobie zaparzyć porządną kawę sypaną. Najlepiej zmieloną na miejscu, ale nie zawsze jest po co brać taką do mielenia. Można korzystać już ze zmielonej. No i jak taki filtr wygląda i jak to się można z tym jego korzystać. Filtr jest jakiś rozmiarów 7,5 cm na 9 cm. No i ma to pasować do kubka, który ma poniżej 10 cm średnicy. W moim przypadku jest około 8. Tak jak tu jest opisane, odrywamy górną część. No i tutaj się tworzą nam takie skrzydełka. Proste? No proste. Jeśli ktoś nie chce brać ze sobą na przykład filtra wielokrotnego użytku, który później trzeba wymyć, a chce na przykład wypić wyłącznie jedną kawę, no to taki filtr jest jak najbardziej w porządku. Spora pojemność, w zależności jaką kawę mocną pijemy, tak możemy tutaj to nasypać. Nakładanie na kubek jest bardzo proste. No i na środek oczywiście nalewamy gorącą wodę. Dzisiaj będę pił taką kawę, powiedziałbym urodzinowa. No i sypiemy tyle, ile w zależności, jaką mocną chcemy mieć. Woda powoli dochodzi. Oczywiście można nie używać takich filtrów, bezpośrednio nalać sobie wodę do kawy, do kubka, no i taką, powiedzmy, z fusami pić.
dla tych, co nie lubią fusów, chcę wypić porządną kawę, na przykład dodając jeszcze do tego mleczka, bo taka z fusami to nie za bardzo. Jak jest tutaj, to te fusy się pozbyć. No a taki filtr jak najbardziej będzie w porządku. No i zalewamy kawę. W zależności jak grubo jest zmielona kawa, tak długo nam będzie tam ciekło. Ta raczej nie jest mocno zmielona, więc szybko to idzie. No jeszcze chwilka i będzie gotowy. Oczywiście jak pijemy jakąś bardzo mocną kawę, to kawę wsypujemy więcej, to ten proces troszeczkę dłużej będzie trwać. Ja za bardzo nie lubię mocnej, więc mam taką, jaką mam. No i w zasadzie to tyle. Ściągamy. Niech jeszcze trochę to spłynie. No i mamy bardzo dobrą, aromatyczną kawę. Jako że ja lubię z mleczkiem, więc mam mleko. Przynajmniej będzie można prawie że od razu pić. Gorąca kawa, zimne mleko. No i tak to wszystko się odbywa. Prosto i skutecznie. Kawa rewelacyjna. Pod względem zrobienia, no i akurat konkretnie ta kawa taka dosyć mocno aromatyczna. Jak ktoś potrzebuje takie filtry, to sobie kupuje. Jak ktoś nie potrzebuje, parzy sobie kawę w inny sposób, albo używa zwykłej rozpuszczalki. Każdy ma jak zwykle w swój własny wybór. Ja jak najbardziej to polecam, działa bardzo dobrze. Gdzie oczywiście takie coś można kupić, w jakiej cenie, wszystko będzie podane pod spodem w opisie. No i to tyle w dniu dzisiejszym.
koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.